Witam w części trzeciej batalii z rdestem japońskim. Tu mamy taki mały korzonek. W sumie nie jest taki mały jak na taką małą roślinę, ale pokazuje to proporcje. Że nawet pozornie mały krzaczek ma całkiem sporą tą bazę korzeniową. A do czego zmierzam? Wyczytałem na forach, że można rdest przykrywać folią i to ma zapobiegać jego wzrostowi. Próbowałem i z czarną, i z niebieską. Niebieska folia nie daje żadnych efektów. Spokojnie sobie tutaj rośnie, tylko jest trochę powyginany. Podpowiem, że rdest w tym miejscu był ścięty na zero, więc korzenie sobie spokojnie odbił. Wyczytałem też na innym forum, że można chwasty psikać octem, trochę wymieszany z płynem do naczyń. Psikałem wiele razy, efektu żadnego wobec rdestu. Faktycznie dla jakichś małych chwastów pomaga, natomiast rdest jest niewzruszony na działanie octu, więc jest to strata czasu. Mamy połowę września, wszystko zostało przeorane, na razie nie widać żadnych nowych odrostów, ale też dlatego, że już jest zimno. Tutaj pozostajemy bez zmian. Tu już mamy początek października, na razie nic nie rośnie, ale to już jest po okresie silnego wzrostu w lecie, więc tego można było się spodziewać. Tu taki korzeń rzuciłem na bok. Całkiem spory. Ile on może mieć? Raz, dwa, trzy. Trzy stopy ma, czyli 70 cm. Nawet więcej. A mimo, że leżał na ziemi, proszę, popatrzcie, próbował rosnąć i puścić pędy.